Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Moja Znajoma Świnka Pepa. Jak widzicie, kontynuujemy sobie naszą przygodę i wracamy z tego wspaniałego zamku, jaki mieliśmy możliwość zwiedzić. Zobaczmy, gdzie tym razem dojedziemy. W sumie byłoby można już wracać do domu, bo zaraz zapewne się ściemni, więc... Myślę, że możemy się tutaj jeszcze porozglądać. Powrót do domu! No i świetnie. Wejdźmy sobie do domku, zobaczmy, co tutaj ewentualnie na nas czeka jeszcze. A tu mój tata! Może się przywitamy? Cześć, tato świnko. Czekajcie, bo patrz, ja tutaj... Aj, wydawało tato, mi się, że... Tato! Świetnie się bawi! Że możemy sobie Wspaniale, Pepo. Ten obrazek nacisnąć, który tam był. Witaj, Pepo. Widzę, że masz nowego znajomego. Witajcie, dzieciaki. Dobrze się bawicie? Nawet świetnie. Tu widzę, że możemy sobie usiąść. George, co robisz? Dinożar. Babcia świnka mówiła, że pomogliście jej znaleźć wszystkie kurczęta. Dobra robota. Zgadza się. Okej, okay, dobra, czy możemy... To się zastanawiałam, czy coś jeszcze możemy zrobić. O nie, tata świnka. Widziałaś moje okulary? Nigdzie nie mogę ich znaleźć. Nie widziałam, tato świnko. Pepo, może poszukasz okularów taty świnki razem ze swoim nowym znajomym? Muszą być gdzieś w domu. Tak, mamo! Znajdziemy te okulary! Tylko pytanie, gdzie? Poszukajmy okularów. Okej, okay, dobra. Ja chciałam tutaj zobaczyć gdzieś przy akwarium, ewentualnie możemy zrobić coś. To niedorzeczne. Nic nie widzę. Tato świnko. Poszukajmy okularów. Muszą gdzieś tu być. Postarajmy się zatem poszukać okularów. O, o, o! Są! Mamy to. Znaleźliśmy okulary. Zanieśmy je tacie. Świetny pomysł, Pepo. Chodźmy zatem do taty świnki i oddajmy mu okulary, bo bez nich nic nie widzi. Tato, znaleźliśmy twoje okulary! Znaleźliśmy je! Naprawdę? To wspaniale, Pepo. Dziękuję. Tobie również dziękuję. Jesteś wspaniałym przyjacielem. No wiadomo. O, mogę teraz coś tutaj z rybką porobić? A nie, to telewizor mogę włączyć. Ziemniak. Pepa lubi pana ziemniaka. A ty? Możemy pooglądać? Ziemniak ma moc warzyw. Odwiedziliście już ziemniaczane miasteczko? Bardzo chcę tam pojechać. Okej, okay, na co czekamy? No dobrze, zatem będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!